Witam Was weekendowo, a w najbliższy poniedziałek, jak co poniedziałek, w Muzeum Azji i Pacyfiku będziemy mieli kolejny warsztat jesiennego Qigongu. No, 23 października, wydawałoby się całkiem normalny dzień, nic specjalnego, a jest to bardzo, bardzo specjalny dzień, ponieważ akurat w najbliższy poniedziałek wypadają dwa święta z jednej strony i tutaj właśnie widzicie wielki wóz, który obraca się wokół gwiazdy polarnej. Po drugiej stronie mamy Kasiopeję i właśnie są to urodziny Matki Wielkiego Wozu, a jednocześnie jest to festiwal podwójnego Yang, także Chongyang. Także z tej okazji zrobimy właśnie coś troszkę specjalnego, zrobimy właśnie sobie Qigong, który będzie jednocześnie Qigongiem, troszkę takim bardziej może medytacyjnym, związanym z pewnymi medytacjami, związanymi z Wielkim Wozem. Zrobiłem małą prezentację, którą tutaj dołączymy, żeby troszkę wyjaśnić, o co chodzi. I słuchajcie, no, spróbujemy, jak nam wyjdzie połączenie właśnie z kosmosem, a zwłaszcza z Wielkim Wozem i z tą całą energią, która z niego emanuje. Także najbliższy poniedziałek, Muzeum Azji i Pacyfiku, godzina 18.30. Zapraszam. Witam, poniedziałek, 23 października 2023 roku. Chciałem powiedzieć parę słów o tym szczególnym dniu, ale zanim przejdę do tego, co uważamy z punktu widzenia Qigongu i naszych różnych praktyk jako szczególny dzień, spojrzałem w almanach, mówię, może jest jeszcze jakiś taki szczególny, mnie on nic nie mówił. Okazuje się, że jest to dzień stałej Awogadra, tylko fizycy i chemicy pamiętają, że jest tam 6, chyba coś po przecinku, 10 do 23 różnych cząstek, także to zostawmy na boku, a oprócz tego no jest chyba dość sympatyczny dzień, jak widzę, Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej. No, oby zostało ich nam jak najwięcej, ale właśnie nie o tym, dlatego że 23 października 2023 roku, akurat ten poniedziałek, to jest 9 dzień 9 miesiąca księżycowego, mający 2 dziewiątki, a jest to festiwal podwójnego Yang, dlaczego za chwileczkę, nazywa się Chenyang, a również z punktu widzenia kosmologii i różnych praktyk jest to bardzo ciekawy dzień, dlatego że jest to dzień urodzin domu, czyli Matki Wielkiego Wozu. Ale najpierw zatrzymajmy się przez chwilę na tym festiwalu podwójnego tutaj Yang. Powstał prawdopodobnie ten festiwal jako taki szczególny dzień odpędzania niebezpieczeństw. Dlaczego niebezpieczeństw? Ponieważ właśnie, jeżeli pójdziemy sobie no już wstecz do Księgi Przemian, tam dziewiątka jest liczbą Yang, natomiast szóstka Yin, czyli Yang bardziej męski, bardziej energetyczny, cieplejszy, Yin szóstka kobiecy, słabszy, troszkę chłodniejszy, więc taki podwójny Yang może potencjalnie nieść w sobie wiele niebezpieczeństw i dlatego ten festiwal mówi się, że powstał jako dzień odpędzania tych niebezpieczeństw, ale podobnie było z chińskim Nowym Rokiem, potem stał się okres świętowania. Co robią teraz najczęściej ludzie? Właśnie gromadzą się na różnych przyjęciach, a doceniają tutaj właśnie widać na tej ilustracji chryzantemy. Chryzantemy jako zwłaszcza w tym okresie nazywane kwiatem długowieczności. A piją chryzantemowe wino, które tutaj widać, przypinają liście derenia, a również mają takie ciasteczka dereniowe. No, u nas mamy dereniówki, no nie mamy chyba wina chryzantemowego, natomiast wino chryzantemowe mówi się, że ma bardzo dobry wpływ na zarówno jak i ostrość wzroku i łagodzi bóle głowy, jeżeli chodzi o nadciśnienie i zmniejsza wagę, także problemy żołądkowe. Także podobno jest bardzo dobre na wszystko, żeby nas również lepiej przygotować na okres jesienno-zimowy. Także ten festiwal jest również tutaj jest pokazany, często się też właśnie częścią jego jest wchodzenie na góry. To się wiąże z różnymi legendami zabicia smoka zarazy, kogoś, kto wszedł właśnie na szczyt góry, powiedział mu jego mistrz i wtedy wszyscy, co zostali w dolinie, prawda, nie przeżyli, a oni się uratowali. Więc tutaj jest takich wiele
elementów związanych już z pewnymi tradycjami. Natomiast obecnie oczywiście jest to jesień, widoczność jest dużo lepsza, więc w Azji na wschodzie jest to właśnie bardzo dobry czas na chodzenia po górach, a jednocześnie mamy tam bardzo dużo tych właśnie symboli długowieczności i wtedy jest to również dzień, który spędza się z osobami starszymi w niektórych krajach, na przykład na Tajwanie, w Chinach też chyba, jest to dzień właśnie również osób starszych. Jednocześnie ma taką pewną również konotację w Hongkongu, w Makao, jeżeli chodzi o podobnie do jak nasze święto wszystkich zmarłych, także się wspomina i jest również trochę różnych ceremonii z tym związanych. Ale bym powiedział z naszego takiego qigongowego punktu widzenia, jest nawet coś ciekawszego, to jest właśnie ta matka wielkiego wozu. Tutaj jest to czołowa boginka chińskiej religii ludowej, a to samo również postać istotna w taoizmie, jest ucieleniem miłosierdzia, miłości, żeński aspekt tego kosmicznego z kolei Boga niebios, matka dziewięciu, potem sobie powiem może troszkę dalej, ale właśnie dziewięciu cesarskich bogów, a co jest też bardzo ciekawe, że łączy się ją z narodzinami żółtego cesarza Huangdi. To matka cesarza Huangdi, żółtego cesarza, Fubao, jeśli dobrze pamiętam, się nazywała i właśnie przechodząc zobaczyła z wielkiej niedźwiedzicy błyskawicę, czasami się mówi zorzę polarną, ale była tak silna, że zaszła w ciążę. Czyli to już jest też wczesny pewien mit narodzonego czy niepokalanego poczęcia. A jeszcze, ponieważ to był właśnie żółty cesarz, to ciąża trwała 24 miesiące. Tutaj mamy właśnie w ikonografii, widać, że ma wiele, wiele rąk, ma 16 rąk, 16 ramion, dwie ręce tutaj z przodu, to tutaj sobie potem jeszcze zwrócimy uwagę właśnie na mudry modlitewne, to ma również z punktu widzenia pewnych aspektów ezoterycznych sztuk walki pewne znaczenie, to sobie później o tym jeszcze powiemy. No ale teraz parę słów o wielkim wozie. No chyba każdy wie, jak ten wielki wóz wygląda. Widzimy go jasno na naszym niebie i często właśnie nawet w zimie widać go lepiej niż w lecie oczywiście na zewnątrz. I ma on wiele różnych nazw. Jest to nazywany Big Dipper po angielsku, wielka chochla. No tak właśnie przypomina, ale w wielu kulturach tam jest i rondel, i pług, i jeżeli chodzi o islam, to jest trumna, jest wielbłąd, jest mamut, jest sierp, także gdzieś tam widziałam, że nawet jest szczęka wieprza, ale trafiła również, trudno się dziwić, że tak widoczny, żeby nie trafił na przykład do poezji i w naszej ósmej księdze Pana Tadeusza. Tutaj znalazłem stosowny fragment, który wam odczytam. Ja, można powiedzieć, narodowe czytanie Pana Tadeusza, więc jak wygląda ten fragment dotyczący wielkiego wozu? Nieco wyżej Dawida wóz, gotów do jazdy, długi dyszel kieruje od polarnej gwiazdy. Starzy Litwini wiedzą rydwanie owym, że niesłusznie pospólstwo zbiegło Dawidowym, gdyż to jest wóz anielski. Na nim to przed czasy jechał Lucyper, Boga, gdy wyzwał w zapasy mlecznym gościńcem, pędząc chwał w niebieskie progi, aż go Michał zbił z wozu, a wóz zrzucił z drogi. Teraz popsuty między gwiazdami się wala, naprawiać go archanioł Michał nie pozwala. Ale przejdźmy jednak troszkę do tej gwiazdozbiorów, które są tutaj istotne. Jeżeli chodzi o wielki wóz, jest to asteryzm, to jest fragment gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, może parę słów za chwilę. Tutaj widać, jak z jednej strony właśnie wielki wóz i obraca się wokół gwiazdy polarnej. Po drugiej stronie tutaj mamy bardziej widoczną Kasiopeję, dlatego że na końcu dyszla z kolei małego wozu znajduje się właśnie gwiazda polarna, mniej więcej 5 odległości tutaj między tymi dwoma gwiazdami dużego wozu, wielkiego wozu. I łatwiej jest to dostrzec. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na wielki wóz, jak on tutaj już
umieszczony w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Tam jest przynajmniej chyba ponad 100-120 widocznych gwiazd. I co jest też bardziej, tutaj akurat jest trycina wzięta z Jana Heweliusza, z gdańskiego astronoma. Ten atlas jest bardzo często źródłem właśnie obrazów wielu gwiazdozbiorów. Ale jest też ciekawe, skąd nazwa tego gwiazdozbioru. No, istnieje teoria, że kiedyś właśnie kultury Syberii, kultury Alaski, ale również inne miały wspólne pewne dziedzictwo. To się mówi o tym, że w paleolityczny istniał paleolityczny kult niedźwiedzia. Dlaczego niedźwiedzia? No, mówi się, że ponieważ wielki wóz jest, czy fragment gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy jest, obraca się, raz jest bardziej pionowo, raz jest poziomo, że to odpowiada niedźwiedziom. Zaobserwowano, że niedźwiedzie bardzo długo mogą nawet stać na tylnych łapach i wchodzić nawet na tylnych łapach. W związku z tym teoria istnieje, że gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy właśnie został tak nazwany. No, z kolei tutaj chciałem przy okazji przypomnieć z naszego bardziej kręgu kulturowego, Grecja, a potem Rzym, mamy przepiękny mit Zeusa i pięknej nimfy, pięknej dziewicy Kalisto, i wtedy Bóg Zeus, prawda, miał z nią romans. No, z romansu narodził się ich syn, a z kolei zazdrosna żona Zeusa Hera zamieniła właśnie Kalisto i syna, który chyba się nazywa Arkas, w niedźwiedzie. No i teraz jest tam, różne są wersje tego mitu, ale w takim razie, żeby ochronić ich na ziemi, bo tam już były zamachy polowania na nich, Zeus za ogony je złapał i rzucił je po prostu na firmament, i wtedy te ogony się trochę rozciągnęły i po obu stronach krążą teraz gwiazdy polarnej. Także piękny mit, można powiedzieć. No ale spójrzmy teraz, jak wygląda właśnie, dlaczego jest ten układ gwiezdny taki ciekawy. Dlatego, że jak spojrzymy, wielki wóz obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. My mówimy obraca się, bo oczywiście to Ziemia się obraca wokół, ale mamy oś skierowaną teraz na gwiazdę polarną, no na skutek tam precesji. Były to inne też gwiazdy, to mniej więcej raz co 26 tysięcy lat oś ziemska dokonuje takiej precesji równocy, ale to już jest taki, można powiedzieć, w tym kontekście trochę szczegół. Natomiast w tej chwili mamy kierunek na gwiazdę polarną, która też jest gwiazdą z kolei o charakterze Young. Natomiast już za jakieś pewno 12-13 tysięcy lat ta oś Ziemi będzie wskazywała na Wegę, która jest gwiazdą określoną jako Yin. Ale tu sobie idziemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i jeżeli mamy tutaj okres zimowy, to ten dyszel skierowany jest do dołu, potem w okresie wiosny mamy go poziomo skierowanego na zachód, potem znowu w lecie jest w pionie i znowu tutaj jest w okresie jesiennym trochę bardziej w poziomie. No, tu mi się przypomina też taka legenda Indian Południowej Ameryki, w której mówiono, że to jest trzech myśliwych, którzy polowały właśnie na tutaj niedźwiedzia, który był przedstawiony, ta część tej chochli. I z kolei jeden z nich zranił tego niedźwiedzia i krew tego niedźwiedzia spłynęła na ziemię. Liście takie mają przepiękne kolory właśnie na jesień. Cóż, piękna, piękna historia. No, ten niedźwiedź potem zamienił się znowu na żywego niedźwiedzia, także nie jest tak źle. Ale jak tu widzimy, tutaj tą właśnie wielki wóz, to co to przypomina, i jest to źródłem takiej niebiańskiej swastyki, i mówi się, że właśnie cała ta swastyka, no niestety my tutaj wiemy czymś ona się przede wszystkim nam kojarzy, ale trzeba też pamiętać, że swastyka była i pochodzi z sanskrytu nazwa, to znaczy przynosząca szczęście, i tutaj jest szereg reprezentacji, zresztą te reprezentacje są często sprzed 6 tysięcy, 7 tysięcy lat, które są wyryte, i zresztą to dotyczy praktycznie wielu kultur, zwłaszcza na
hemisferze północnej. Także mówi się, że z jednej strony mamy tą skierowaną, tak jak gwiazdę polarną, tutaj w środku i mamy obrót w stronę lewą, także mamy tak jakby tą swastykę lewo skrętną i potem mamy tą swastykę prawo skrętną. Prawo skrętna często jest bardziej kojarzona z kultem solarnym, z kolei z kultem lunarnym, księżycowym jest właśnie ta swastyka, którą tutaj pokazujemy i że również te gwiazdy, te cztery tutaj, bo są na niektórych wykutych reprezentacjach, malowanych, że reprezentuje gwiazdy małej niedźwiedzicy. Natomiast teraz na tym slajdzie widać tutaj mamy 7 gwiazd, a z kolei jest 9 cesarskich bogów. I astronomicznie my widzimy 7 gwiazd, ale okazuje się, że mamy również czarną dziurę w okolicy i mamy również czerwonego karła, czyli taką no, gwiazdę, która już nie jest na końcu, można jeszcze powiedzieć, drogi, ale w każdym razie nie jest widoczna gołym okiem. Także czy, tak jak podobnie Dogoni widzieli gwiazdy koło Siriusa, których normalnie gołym okiem nie widać, czy z kolei tutaj mamy to przypadek, bo czasami się mówi, że tych 9 reprezentują taką 9-krotną manifestację Boga Niebios. Także tutaj mamy właśnie tą matkę i tych 9 manifestacji Boga Niebios. I bardzo często też w wielu krajach Azji, zwłaszcza południowo-wschodniej, tych 9 dni przed tym 9 dniem 9 miesiąca, to jest taki 9-dniowy festiwal. I to jest właśnie festiwal tych cesarskich bogów. O, ja miałem okazję dwukrotnie widzieć. Tutaj znalazłem parę zdjęć no, w internecie, które no, trochę takie, jest to troszkę przerażające. Czasami jak się ogląda w ten ostatni dzień, no zwłaszcza miałem tę okazję zobaczyć w Penang, ale w Malezji, a jednocześnie też są i w innych miejscach, w Tajlandii, notabene w Phuket. I właśnie ten karnawał się kończy. No taką po prostu bez znieczulenia, trzeba powiedzieć, jest tutaj punktem właśnie kulminacyjnym, jest ten 9 dzień i widać tutaj no, wiele okaleczeń, które ludzie sobie albo sami, albo sobie nawzajem robią i wpadają w pewnego typu trans. I to jest właśnie ciekawe, że właśnie po tym festiwalu następuje taki spokój. No tam jest oczywiście troszkę zakażeń i tak dalej, nie tyle, co by się myślało. I no, odgrywa to jakąś taką pewną rolę. To jest właśnie ciekawe, że te festiwale no, robią wrażenie, a potem następuje takie wyciszenie i taki spokój. No ale to tak tylko tutaj znowu na marginesie, ale teraz już przejdźmy troszkę do czegoś było. Tutaj wróćmy do tego slajdu, co nie jest proste. O właśnie, tutaj jeszcze pokazuję broń. Jeśli chodzi o broń, to na niektórych mieczach zwłaszcza, chociaż tam było na innych również, ale najczęściej na mieczu była reprezentacja wielkiego wozu. Także ten wielki wóz i ta cała konstelacja mają duże znaczenie tutaj z punktu widzenia praktyk związanych z Qigong, a głównie praktyk tutaj medytacyjnych. No jest też tutaj też taki dość ciekawy aspekt, bo jak spojrzymy tutaj na złożone dłonie, tu mamy taką mudrę i akurat w tym przypadku jest tutaj obok obraz, to już wiemy, ninja, i który trzyma właśnie w ten sposób złożone tutaj, w ten sposób złożone dłonie, co oznacza pieczęć pioruna. I jest, zwłaszcza w Japonii się miałem okazję z tym zetknąć, to się nazywa kujin, to są pieczęcie, jednocześnie są to i mantry, i mudry, i tu jest ich 9 również, te same źródła, można powiedzieć, mityczne, w których oprócz określonych też postaw mamy właśnie mudrę, czyli to położenie odpowiednie palców. No tu mamy też z punktu widzenia również naszych różnych praktyk zakończenia meridianów, także te mudry również są, czy ekwiwalentne, są stosowane w różnych praktykach związanych właśnie z Qigongiem. Mantry są tutaj recytywane, też ich jest 9, także
Jest to dość związane z pewnymi aspektami bardziej ezoterycznego Budo, tutaj zwłaszcza Shingonowych, Shingon, czyli taki ezoterycznego odłamu buddyzmu. Także cóż, jeżeli teraz sobie tutaj przejdziemy do, jeszcze raz przypomnimy sobie o tym gwiazdozbiorze, no tak chciałem przybliżyć troszkę bardziej ten szczególny dzień, który mamy w poniedziałek 23 października tego roku. Oczywiście co roku te miesiące lunarne wypadają kiedy indziej, czyli mamy tutaj dziewiąty dzień, dziewiątego miesiąca księżycowego i no cóż tam, troszkę z takich praktyk, z którymi się kiedyś zetknąłem, postaram się podzielić jedną czy dwoma właśnie takim qigongiem z okazji tego festiwalu podwójnego yang i urodzin Matki Wielkiego Wozu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i zapraszam tak czy owak do różnych praktyk, pamiętając, że ten dzień, poniedziałek, jest taki szczególny z punktu widzenia energii kosmicznych, przynajmniej jeśli chodzi o taoistyczne podejście do tych energii. Dziękuję bardzo.